Dobra, runda druga, Bobie. I jest, mamy to, co powinniśmy zdobyć wcześniej. No nie! Jezu, dwa razy w tak głupim miejscu stracić życia, to trzeba być mną. Dobra, zatem lecimy teraz w tę stronę, dlatego że tutaj trzeba było tą ściankę zniszczyć. Oczywiście jak najbardziej podpalamy skrzynki, bo jak żeby inaczej. Okej, tu mamy pozbierane, tu mamy pozbierane. Kurde, za bardzo się pośpieszyłem. Tam nic nie pominąłem, dobra, jest wszystko git. Pamiętam w ogóle ten poziom, jak kiedyś w 2015 roku na Hitboxie streamowałem Spyro 3 i to w wersji chyba platynowej, z tego co dobrze pamiętam, bo nie miałem chyba wersji wtedy Greatest Hits. Stare czasy w sumie. Pamiętam, jak na streamie właśnie na początku z Pixelem siedziałem, a później z chłopakami, czyli z Sirlexem i Sebulbą. Pozdrawiam chłopaki bardzo serdecznie. I jeżeli jesteście ciekawi tego zapisu, to polecam obczaić kanał Archiwum Live'ów pomidorowego.pl. Tam będziecie mieli dużo streamów jeszcze zanim YouTube miał możliwość streamowania, ponieważ to były czasy, gdzie na YouTubie jak już ktoś streamował, to były to kanały, które miały, z tego co pamiętam, mogły wtedy już streamować kanały, które miały tam chyba powyżej 100 tysięcy subskrypcji, coś takiego, albo to było tak, że w ogóle nie było dostępnej tej opcji streamowania i każdy, kto streamował, to streamował na innych platformach i po prostu zapisy z tych nagrań wrzucał na YouTube'a, co jest bardziej prawdopodobne, bo też mówię, pamiętam, że były dwie wersje tego. Jedna to właśnie jest taka, że ponoć nie było możliwości streamowania, a druga po prostu jest taka, że była możliwość, ale dla tych większych kanałów niż dla tych mniejszych. W sensie takim, że nie każdy mógł po prostu streamować. O, tak to może nazwę. Ale nie narzekam, czasy Hitboxa były naprawdę bardzo fajne i bardzo miło wspominam tamte czasy. Aczkolwiek no, raczej do tej platformy już nie wrócę, bo nie widzę sensu. Tym bardziej, że i tak Hitbox teraz się nie nazywa Hitbox, tylko Smashcast, to jest Uno. A DOS, nie widzę po prostu najmniejszego sensu, żeby tam wracać. Po prostu, nie widzę jej już. Po co mam wracać do czegoś, skoro mam tutaj możliwość streamowania? Nie widzę po prostu tego najmniejszego sensu. Robię tutaj content, więc nie widzę sensu rzucania contentu na inne platformy tylko dlatego, bo jakiś powód. No i tutaj oczywiście mamy dróżkę, o której nigdy nie pamiętałem, robiąc moje pierwsze podejście do Spyro 3. Co można było też zobaczyć na live streamie właśnie, między innymi chyba z 2015 roku, gdzie kompletnie nie ogarnąłem, że tutaj jest ścieżka. No i wiadomo, jak to się kończyło. Kończyło się to jak zawsze tak samo. I mamy jajecko. Maynard. W ogóle coś wam pokażę, takiego fajnego trika. Chcecie go znać? Patrzcie na to. Patrzcie teraz na to. Czekajcie. Postaram się tutaj podlecieć. Kurde. Dawaj, dawaj. O, widzicie? Umiecie takie triki? Bo ja kiedyś tego nie umiałem i to zawsze kończyło się w sumie w taki sposób, że widziałem, że na dole są
klejnoty, ale nigdy nie potrafiłem ich zdobyć w jakiś normalny sposób. Po prostu chyba jajo gdzieś było, nie? Czy tylko klejnoty? Nie, chyba tylko klejnoty tu były. A, i nie wydostanę się już do góry, dlatego że muszę teraz płynąć do tego miejsca. O, właśnie do tego. W ogóle z jakiegoś powodu też mi się przypominają czasy, jak z jakiegoś powodu ogrywałem Crash Attack Team Racing. Nie wiem dlaczego, po prostu robiąc ten poziom jakieś takie mam wspominki, jakbym grał też w Crash Attack Team Racing. Nie wiem dlaczego, skąd mi się w ogóle wzięło to. Taka retrospekcja dziwna. Nie związana w ogóle nawet z Crashem, bo w końcu gramy w Spyro, a nie w Crasha. A może to są, wiecie, jakieś znaki, że Crash próbuje mi się do mojej podświadomości dostać i powiedzieć mi: ej, kurwa, no graj w moje gry, a nie tutaj tam w mojego braciszka. No wiecie, no kurde, teoretycznie to Spyro i Crash to tacy trochę bracia są, nie? Byli, w sumie można by powiedzieć, że nawet samo Sony, Universal potwierdziło to, że ten, że jeżeli chodzi o Spyro trylogię na PS1 i Crasha trylogię na PS1, to ta trylogia dzieje się w tym samym uniwersum, tylko w innych światach. Tak więc no, cóż, można i tak. O, i lecimy teraz do klejnocików. O, dobra, to my panu podziękujemy. Nie ma co nawet wchodzić z tobą w dyskusję, gościu. Bo ta dyskusja by się źle po prostu skończyła. Tak w nadzwyczajnym świecie źle. Więc może najpierw pójdźmy tutaj, tak dla odmiany, czemu by nie. Musimy tutaj skopać dupę temu złodziejaszkowi, tak więc zaraz go dogonimy. Żeby coś. Nawet go wyprzedziliśmy. Ale kurde, ładnie to odratowałem, nie? Bo mogłem zginąć w sumie. Becia. Siema, Betty. Ładne okularki masz. Podobne do moich trochę. O, ten to w ogóle jakiego speeda dostał. Ty gnodżu jeden. Ha, ale odleciał. Harcerz, chyba Lazlo chciałeś powiedzieć. Dobra, to zdecydowanie nie jest harcerz Lazlo. Okej, skoro mamy już tutaj wszystkich złodziejaszków wybitych, to teraz możemy przejść do zbierania klejnotów, które tutaj czekają na nas. Co sami zresztą możecie zobaczyć, że tutaj mamy klejnociki. Chociażby. O, i będziemy lecieć teraz w tamtą stronę. Tam będą jeszcze na nas klejnoty czekać. Ładnie, ładnie, ładnie. Dobra, z tej strony to by było na tyle. Teraz tutaj coś Sparks nam tu pokazuje, więc zajdźmy sobie w dół. Gdzie to dokładnie jest, kolego? Po tej stronie? Co ty chcesz mi pokazać? Znaczy, ja wiem, co ty chcesz mi pokazać, ale no zaraz ogarniemy tam. Aha, tu coś masz mi do pokazania. Coś za tą ścianą jest, tak? No poczekaj, ja się zaraz rozpędzę. Albo jeszcze inaczej, po prostu zrobimy coś takiego.
Pyk, pyk, pyk. I jedziemy z koksem. No. Pięknie. Pięknie ogarnięte. 447. No to możemy opuścić już jakby obszar ten. Bo raczej tu mamy chyba wszystko zabrane, aczkolwiek się upewnię. Bo tu już raczej Sparks nam nic innego nie pokaże. Tak mi się przynajmniej wydaje. Masz coś nam jeszcze do pokazania, Sparks? Nie. Czyli możemy stąd iść. Okej. Okay. To już mamy tę sekwencję zaliczoną. I bardzo mi się to podoba. I teraz trzeba sobie tutaj drogę czyścić. O, i tutaj jest to miejsce, gdzie byśmy musieli headbashem wlecieć w dół, żeby sobie otworzyć podłogę. Okej. Dobra, no to lecimy teraz tutaj. O, żyćko. I będą chyba tutaj ostatnie klejnoty. Rez. To jest ten sam rez z tego? Czy to jest ten sam raz z Gexa? Chyba tak, kurczę. Dobra, dawaj. Podlatuj tu, ptaszek. Ja szczębił. No, jeszcze nam brakuje 4 klejnotów, tak więc jestem ciekaw, gdzie one będą. Zapraszam, Spyro! Za tymi drzwiami skrywa się najlepszy show wszechświata! Zgadza się! Tańce na lodzie! Akurat mam bilety na cały sezon, ale musisz się szybko decydować! Co? Nie chcesz zapłacić? A na co oszczędzasz? Na kolejną część gry? Wow! Tak, oszczędzamy na kolejną część gry, w której ty nie wystąpisz. Zawsze wiedziałem, że kulturalny z ciebie smok. No śmiało, pokaz zaraz się zaczyna. Dobra, miejmy to już za sobą. Zaczyna się, kurde, teatr. Dziś wieczorem ma się odbyć mój pokaz tańca na lodzie, ale hokeiści wszystko psują. Pojawiają się za każdym razem, gdy próbuję rozpocząć układ i obijają mnie kijami. O, bardzo chciałabym znaleźć partnera. Kogoś odważnego, silnego, przystojnego i fioletowego. Kto zionie ogniem. Pomożesz mi podszlifować mój taniec na lodzie? Nieokrzesani hokeiści okupują tafle, a ja tak bardzo chcę ćwiczyć. No to trudno. Najwyżej hokeiści będą nadal obijać mnie z każdej strony, aż zamienię się w kwaśne jabłko. Ty i tak masz pewnie ważniejsze sprawy. Pomożesz mi Dzięki! Jazda! No to jedziemy, kurde, z ulubioną częścią w zasadzie chyba całej tej gry, czyli chronienie Nancy, chyba tak ona się nazywa. Przed chwilą widziałem jej imię, widzicie, już zapomniałem. Przed jakby rajnokami. Proszę bardzo. W taki oto sposób chronimy ją. Aha. Fajnie, fajnie.
trzeba uważać. O, jeszcze jeden tutaj został. Udało się! To był mój najlepszy występ, ale jeden z sędziów chyba nie był nim zachwycony. Zamiast różą rzucił we mnie jajem. Proszę, weź je sobie. Nie widzę, żebyś jajkiem dostała, więc przestań kłamać. Cerny. O! Może na następnych igrzyskach wystartujemy w duecie? Nie, wolę nie. Ja podziękuję. Ale co tutaj Cerny robi w ogóle, nie? To jest zaskakujące, kurde, Atencjusz jeden. Poustawiałem rano lodowe bloki, żeby Bob nie miał szans dotrzeć do przerębla pierwszy. Jeśli chcesz sprawdzić, jak się z niego łowi, pożyczę ci swój sprzęt. Chat. Okej. Przepraszam, nie chciałem, żebyś płakał, tak? Przy okazji, nasza gondola jest zawsze do twojej dyspozycji. To chyba chciałeś powiedzieć wasza winda, czy coś takiego. Nie wiem, tak mi się wydaje. Dobra, więc teraz trzeba tego skasować jastrzębia. Albo sępa. Nie, to jest jastrząb chyba. Nie wiem, na ptakach się nie znam. Wybaczcie. I brakuje nam dwóch jeszcze. Gdzie są te dwa klejnoty? Tam się coś zbugowało? A, okej, tutaj zapomniałem. No tak, mogłem się domyślić. Domyśleć. Ble. Ładnie nam idzie, powiem wam szczerze.